tym momencie chciałbym zaprosić do wysłuchania wystąpienia naszego wicegenerała. Mówimy w sposób urzędowy o nim, że jest to wikariusz generalny. Ksiądz Rafał Kamiński już za moment ze słowem do nas. Szeroki horyzont dzisiejszej uroczystości nakreśla postać założyciela Zgromadzeń Michalickich, księdza Bronisława Markiewicza, twórcy tego miejsca i tych szkół. Horyzont ten tworzy także reguła wychowania i jej realizacja w praktyce. O tym powie nasz wicegenerał, nasz współbrat, ksiądz dr Rafał Kamiński, którego zapraszam. Przeszłość splata się z teraźniejszością. O szkolnictwie zawodowym w myśli błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Dziękuję bardzo. Ekscelencjo, magnificencje, przyjmujący ojcze generale, szanowna pani minister, szanowna pani wojewodo, szanowny panie marszałku, czcigodni księża, wielebne siostry, szanowni państwo, drodzy uczniowie. Mija 16 lat od bardzo ważnego, historycznego momentu w życiu tej szkoły. W murach, w których się znajdujemy, 16 lat temu, w czasie inauguracji roku 2000-2001, ta placówka powróciła w pełni do jej prawowitego właściciela, Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. I chociaż wcześniej, także w latach poprzedzających to wydarzenie, szkoła pełniła swoje zadanie edukacyjne, to chcę w moim wystąpieniu skupić uwagę na tym właśnie okresie, jako teraźniejszości szkoły, jako jej dziś. Ale wiemy wszyscy doskonale, że teraźniejszość wyrasta z przeszłości, że nigdy nie można od przeszłości się odcinać, że nasze korzenie sięgają głęboko, a ci, którzy nas poprzedzili, wyznaczali naszą drogę często śladami po trudnych, zawiłych, krętych szlakach historii naszej ojczyzny. Historia tej szkoły obejmuje ponad 120 lat, począwszy od 1892 roku, kiedy to wielki wychowawca, ale także wielki wizjoner, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, rozpoczął kształcenie swoich wychowanków, przemieniając górkę w miejsce tętniące życiem toczącym się w zakładzie, w izbach szkolnych, w pracowniach, warsztatach, jak czytamy w księdze pamiątkowej szkoły zawodowej w miejscu Piastowym. Budynki ogromne, sady i parki, grzędy i kwiaty wyrastały z roku na rok. Rosło, piękniało miejsce odtąd Piastowym zwane. Tworzyła się wieś Wzór, a na Łysej Górze Ruch. Warsztaty tworzyły się z wyczuciem potrzeb rynkowych. Drodzy państwo, jakże współcześnie brzmi to ostatnie sformułowanie, ale taka jest prawda o kształceniu w wydaniu księdza Markiewicza, jego pozytywistycznego wychowania przez pracę. Takiej edukacji, która byłaby przygotowaniem do życia, takiej edukacji, która była przygotowaniem do podjęcia pracy, która po prostu dawała chleb w biednej Galicji, wszędzie tam, gdzie los zaprowadził wychowanków markiewiczowskiego zakładu. Swoją metodę wychowawczą opierał na mocnych fundamentach. Pisał, wspomniany już dzisiaj przez księdza arcybiskupa, przewodniku dla wychowawców. Podręczniku, który mimo upływu lat, wielu lat od jego wydania, został wydany w 1912 roku, ale powinien on dzisiaj także stanowić lekturę obowiązkową wszystkich, którzy podejmują trud nauczania i wychowania. Pisał ksiądz Markiewicz tak. W naszych zakładach uwydatniają się szczególnie te dwie zasady, iż pierwszym obowiązkiem każdego człowieka jest zaparcie się samego siebie, a drugim praca. Gdy te dwa pojęcia wejdą w krew i przekonanie większości ludu, inne czynniki życia społecznego z łatwością będą uznane, to jest Bóg, rodzina, ojczyzna, własność. Drodzy państwo, ksiądz Markiewicz wychodził od bardzo prostej, ale bardzo prawdziwej zasady, że przez pracę człowiek zarabia na swoje utrzymanie. I to dlatego już zaledwie 4 lata po założeniu zakładu 65 ubogich
młodzieńców. Uczyło się tu w praktyce rolnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa, uprawy winorośli, pszczelarstwa, koszykarstwa, szewstwa, krawiectwa, stolarstwa, bednarstwa, ślusarstwa i introligatorstwa. To po prostu zapewniało zdobycie konkretnego zawodu, ale także to pozwalało utrzymać zakład w tej przysłowiowej nędzy galicyjskiej. Po prostu pozwalało to utrzymać wychowanków, których gromadził ksiądz Markiewicz. Cóż dopiero powiedzieć o tak konkretnych osiągnięciach zawodowego kształcenia w wydaniu księdza Markiewicza i jego spadkobierców, jak wykonanie tu w zakładzie w miejscu piastowym pierwszego silnika spalinowego na tym terenie. Zaprowadzenie elektryczności najpierw w zakładzie, a potem w całej wsi. Solidne i tanie wyroby galanteryjne wykonywane w spółdzielni Kaletnik, które z powodzeniem konkurowały na rynku lwowskim, krakowskim, w Rymanowie i w Iwoniczu z wyrobami zagranicznymi. Zakładowy młyn dawał mąkę na chleb dla zakładu i okolicznych mieszkańców. Z introligatorni korzystały sąsiednie dwory, kuria biskupia, jezuici z Chyrowa, a w słomkowe kapelusze wytwarzane przez najmłodszych uczniów stroiła się cała okolica. Powiadano, że najlepsze sznurki w Galicji pochodziły właśnie z warsztatu powroźniczego w Miejscu. Drukarnia wyposażona w nowoczesne maszyny wydawała miesięcznik powściągliwość i praca oraz szereg książek z zakresu beletrystyki, hagiografii czy twórczości teatralnej. Nie było, proszę Państwa, poza Lwowem drugiego takiego miejsca jak miejsce piastowe, jak chodzi o rozpowszechnianie w tamtym czasie literatury drukowanej w Galicji. Markiewicz wiedział, że w edukacji nie ma miejsca na byle jakość, że w edukacji nie ma miejsca na zastój. Dlatego nie tylko dbał o wykształcenie młodzieży, ale i o innowacyjność w nauczaniu, podnoszenie kwalifikacji swoich nauczycieli, dlatego nie szczędził środków i chętnie posyłał ich na specjalistyczne kursy dokształcające i szkolenie. To, co dziś jest tak bardzo w edukacji modne. Wysoki poziom i profesjonalizm był od początku marką michalickiego nauczania. Dlatego dzisiaj nasze szkoły, prowadzone tu w Polsce, ale jak wspominał ksiądz dyrektor, niemal na wszystkich kontynentach, gdzie pracujemy, próbują do tego nawiązywać. Niech świadczy o tym choćby fakt, że szkoła, w której murach się znajdujemy, plasuje się na 39. miejscu w rankingu ponad 1000 szkół technicznych. A katolickie liceum ogólnokształcące prowadzone przez zgromadzenie w pobliskim Krośnie rokrocznie osiąga najlepsze wyniki maturalne i jest kuźnią olimpijczyków ze wszystkich przedmiotów. Tu także więc przeszłość splata się z teraźniejszością. Oczywiście patron szkoły, chociaż mówimy, specjalizował się w edukacji zawodowej, w kształceniu zawodowym, to nie zaniedbywał się strony edukacji. Stąd prowadzone były na tych terenach nie tylko szkoła zawodowa, ale i szkoła powszechna i gimnazjum. I to dlatego także dziś działalność edukacyjną prowadzi tutaj zespół szkół, w którego skład wchodzą liceum ogólnokształcące o profilach mundurowo-administracyjnym, językowo-biznesowym, medialno-dziennikarskim i promedycznym, technikum informatyczne, organizacji reklamy oraz procesów graficznych i technikum drzewna, a także szkoła zawodowa o specjalnościach stolarz i tapicer. Rzecz jasna, w myśl markiewiczowskiej zasady, że ośrodek może istnieć bez szkoły zawodowej, ale nie może obyć się bez warsztatów rzemieślniczych, także dziś funkcjonują te warsztaty szkolne. Drodzy Państwo, myślę, że wielu z nas jest znany trójpodział pracy według Markiewicza na fizyczną, umysłową i duchową. Dlatego założyciel Michalitów dbał o całościowy, integralny rozwój swoich wychowanków. Wykształcenie jedynie umysłowe było według Markiewicza połowicznym, ponieważ doprowadza często do niezaradności życiowej, popadania w skrajności. Ludzie, którzy zajmowali się równocześnie pracą i fizyczną, i umysłową, nazywał ich dobroczyńcami ludzkości. Żadnej z tych prac nie można zaniedbać bez szkody dla zdrowia i obniżenia swej godności ludzkiej. Dlatego do pełnego rozwoju, do powstania człowieka uformowanego
konieczna jest jeszcze praca duchowa, dzięki której osiąga się wewnętrzną harmonię i wytrwale dąży do osiągnięcia zbawienia, pokonując wszelkie niebezpieczeństwa i przeszkody. Myślę, że śmiało te myśli o integralnej edukacji, pełnej edukacji, można zadedykować dzisiaj tym, którzy kiedyś w ferworze reformatorskich zapędów zapomnieli o owej harmonii w rozwoju, wypuszczając uczniów z wiedzą encyklopedyczną, ale bez umiejętności rozwiązywania zadań problemowych, okrajając wiedzę historyczną i tak zwaną wiedzę ogólną, a także praktycznie likwidując szkolenia zawodowe, które dzięki Bogu odradza się powoli. I z tym większą nadzieją, choć nie pozbawioną pewnych obaw podsycanych przez rzeczywistość medialną, patrzymy na kolejną formę szkolnictwa. Z nadzieją. Tak, to właśnie całościowe spojrzenie na człowieka ucznia jest właściwym kierunkiem jego kształcenia i wychowania religijnego, patriotycznego, kulturalnego, społecznego i sportowego, bo to były obszary oddziaływania Markiewicza i realizował je w bardzo szerokim wachlarzu poprzez szkołę, teatr, chór, orkiestrę, stowarzyszenia religijne, Towarzystwo Pomocy Sierotom, organizację gimnastyczną SOR-u, ale także poprzez istniejącą przy zakładzie nawet straż pożarną czy zakładowe wojsko. A więc te klasy mundurowe mają naprawdę wspaniałych poprzedników. Dzisiaj duchowi synowie księdza Markiewicza, kontynuując dzieło wychowania, prowadzą domy dziecka i oratoria, a tu w Polsce, realizując zadania edukacyjne, prowadzą katolickie licea i gimnazja w Krośnie i w Markach, liceum przy niższym seminarium duchownym w Miejscu Piastowym oraz Michalicki Zespół Szkół, w którym się dzisiaj znajdujemy, który nas dzisiaj gości. I we wszystkich tych placówkach realizowane jest z różnymi modyfikacjami rzecz jasna markiewiczowska koncepcja wychowania człowieka. On podkreślał w niej mocno także inną zasadę, że szkoła nie jest dla szkoły, lecz szkoła i wszystko, cokolwiek przedsiębierzemy, ma stosować się do wymagań życia wiekuistego i doczesnego, tak człowieka pojedynczego, jak zbiorowego. Tak pisał w jednym ze swoich artykułów w cytowanym już przewodniku dla wychowawców. Stąd też Markiewicz proponował, by program szkół był oparty na fundamentalnych zasadach systemu wychowawczego, a wymieniał trzy takie zasady: rozum, religia i miłość. Jak w praktyce realizowany jest ów system w michalickiej teraźniejszości szkolnej? Oto kilka przykładów z działalności Michalickiego Zespołu Szkół. Profesjonalne obozy szkoleniowe dla klas mundurowych, konkursy kształcenia zawodowego Perły Techniki, który swoim zasięgiem obejmuje około 400 osób. Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach, sławna już olimpiada, coroczny udział około 5 tysięcy uczniów. Wysokie miejsca w niektórych dyscyplinach sportowych, pierwsze miejsce w Europie w sportach obronnych, pierwsze miejsca w Polsce w strzelectwie, spotkania z ciekawymi ludźmi, najbardziej znanymi aktorami, dziennikarzami, muzykami, rekolekcje szkolne prowadzone w sposób interaktywny i zawsze z ciekawymi mówcami. Warto wspomnieć, że ostatni w swoim życiu rekolekcję prowadził tutaj ojciec Góra. Sympozja naukowe o wychowaniu i patriotyzmie, w których bierze udział około 250 osób. Rekolekcje specjalistyczne dla nauczycieli, które obejmują zasięgiem 400 uczestników. Także dla ciekawości, myślę, i wspomnienia, w pozostałych placówkach, które wymieniłem, realizowana jest podobna działalność. Szkoły w Markach posiadają swoje znaki zewnętrzne w postaci Orła Piastowskiego, Szczerbca, Włóczni Świętego Maurycego. Tam za osiągnięcia naukowe w gimnazjum przyznawany jest brązowy, srebrny lub złoty szczerbiec, a w liceum Włócznia Świętego Maurycego. W szkole działa teatr wystawiający przedstawienia w języku włoskim, francuskim i polskim. Organizowany jest coroczny turniej o Puchar Błogosławionego Księdza Markiewicza i statuetkę Powstańca Warszawskiego. W Krośnie, gdzie nauczanie realizowane jest w liceum o profilach promedycznym, proprawniczym, proekonomicznym oraz gimnazjum, organizowane są uroczystość zawieszenia krzyża w klasach pierwszych gimnazjum i liceum, orszak Trzech Króli, kwesta na renowację starego cmentarza, pokaz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z przedszkoli. Uczniowie biorą udział w wojewódzkim konkursie sakrum w literaturze i sztuce,
w obozach językowych w Londynie i na Cyprze. Myślę, że z powodzeniem do tradycji Michalickiego Teatru, któremu dał początek ksiądz Markiewicz, nawiązują uczniowie najmniejszej, znajdującej się po sąsiedzku szkoły liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium duchownym. Sławne są wystawiane tu gromadzące liczną widownię Misteria Jasełkowe czy też Pasja. To są, proszę Państwa, tylko niektóre przykłady ilustrujące widoczny splot tego, co kiedyś i tego, co dziś, splot przeszłości i teraźniejszości kształcenia zapoczątkowanego myślą błogosławionego Bronisława Markiewicza i realizowanego przez założone przez niego Towarzystwo Powściągliwość i Praca, a w naszych czasach kontynuowanego przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, któremu dał początek. Głównym celem Markiewicza była opieka, wychowanie i kształcenie ubogiej i opuszczonej młodzieży w różnych zawodach rzemieślniczych. Cel wychowania i kształcenia młodego człowieka nadal pozostaje priorytetem w pracy apostolskiej Michalitów. System wychowawczy księdza Markiewicza ani trochę się nie zdezaktualizował, wręcz przeciwnie. Może właśnie dziś, szczególnie po porażce wychowania bezstresowego, należałoby wrócić do metody prewencyjnej, pełnej otwartości na wychowanka i stałej przy nim obecności. W praktyce zapobiegawczego systemu wychowanie koncentruje się na takich treściach jak uprzedzanie, zabezpieczenie, ochrona, przygotowanie i przewidywanie. Oznacza, mówiąc syntetycznie, troska o integralny rozwój człowieka, jego ludzkich i chrześcijańskich wartości, o pełne wykształcenie intelektualne. Ono zmierza z jednej strony do zabezpieczenia przed złem, a z drugiej wyzwalania, mobilizowania woli do pełnienia zadań w społeczeństwie i w Kościele. To świetny wzór dla promowanego dziś wolontariatu. Wyraża także działania wychowawcze zmierzające do zaspokojenia materialnych potrzeb wychowanka, aby ten z powodu nędzy nie był skazany na opóźnienie osobowego rozwoju. Drodzy Państwo, ksiądz Markiewicz był prekursorem w wielu działaniach, ale warto wspomnieć także, że to właśnie w jego zakładach należy upatrywać inicjatywy, którą dziś szczycą się odpowiedzialni za edukację, darmowe podręczniki i wyprawka szkolna. Ksiądz Markiewicz i opowiadał. Szkoła, mimo że była prywatna, nie pobierała także opłat, a uczniowie dochodzący płacili symboliczną kwotę. Dzisiaj na naszej uroczystości, na naszej inauguracji roku szkolnego gościmy znakomite osobistości, wymieniane tu przez księdza dyrektora, z czego szczerze się cieszymy, ale markiewiczowskie szkoły poprzez swe nowatorskie metody i wychowawcze sukcesy osiągane mimo niesprzyjających wiatrów historii zawsze przyciągały zacnych gości, że warto wspomnieć wizytę premiera Wincentego Witosa czy też prezydenta Ignacego Mościckiego. Projekty księdza Markiewicza budziły żywy zachwyt, chociaż już mniej żywe konkretne wsparcie. Wiemy doskonale, drodzy Państwo, że do realizacji nawet najlepszych projektów edukacyjnych potrzebny jest człowiek, a właściwie ludzie. Nauczyciel pasjonat i uczeń otwarty na poznanie. Szkoła to przecież nie tylko budynki, choćby najnowocześniejsze pomocy naukowe, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy, a przede wszystkim uczniowie. To przecież, jak głosił napis w niegdysiejszej świetlicy markiewiczowskiego zakładu, wielkie charaktery tworzą wielkie dzieła. Dlatego kończąc, życzę nauczycielom i uczniom Michalickiego Zespołu Szkół, aby pamięć na chlubną przeszłość swojej szkoły i dziedzictwo jej patrona była motywacją do codziennej, ciężkiej pracy nad pięknem swego charakteru. Ta praca ciężka waszych poprzedników zaprowadziła w piękne rejony i pozwoliła w pasjonujący sposób przeżyć przygodę w murach tej szkoły, przygodę, której na imię życie. Dziękuję bardzo.